Ze mną już pierwszy dzisiaj gość na padoku, Patryk Gorczyca. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryk, bardzo się cieszę, widząc Cię tutaj, bo przed chwilą byliśmy świadkami gonitwy, która była pod patronatem marki Red Miles i to jest cudowne, że takie inicjatywy zaczynają mieć miejsce tutaj na Torze Służewiec. No, marka Red Miles już od 115 lat żywi konie, głównie sportowe, także z racji tego, że jesteśmy dystrybutorem tej marki w Polsce, pomyśleliśmy, że bardzo fajnie będzie się tutaj pokazać, bo kwestia żywienia koni, które są w aktywnym treningu sportowym, jest bardzo ważna. Właśnie, żywienie, zawsze podkreślamy to, że konie wyścigowe to są atleci, absolutnie. Mają czasem swoich fizjoterapeutów, ale też muszą przestrzegać określonej diety, szczególnie w sezonie. No tak, prawda. No i poza sezonem tak naprawdę też. Trzeba pamiętać, bo koń to jest tak naprawdę tak samo jak człowiek, który jest sportowcem, jakąś maszyną, która ma wykonywać określone zadania fizyczne i trzeba go przede wszystkim bardzo dobrze żywić, żeby on miał na to wszystko siłę i energię. Marka Red Miles stara się, żeby produkować tą najlepszą jakościową paszę i robi to z powodzeniem od wielu, wielu lat. No i cieszę się, że mogę być częścią tej wielkiej firmy. Miałeś też okazję tak emocjonalnie chyba podejść do tego wyścigu, bo koń, którego jesteś współwłaścicielem, brał udział w tej gonitwie. Zadowolony jesteś z wyniku? No tak, to troszkę żeśmy ją zapisali tutaj na próbę, bo tymi końmi w krótkim dystansie nie ma gdzie po derby biegać na krótkich dystansach. Pobiegła ze starszymi końmi i była druga, także jesteśmy bardzo zadowoleni i no, szczerze powiem, że bardzo mocno mnie zaskoczyła. Mówimy o szachrajce, tak, oczywiście, tak, żeby mówimy nasi o szachrajce, wiedzieli. Tak. Bo jednak wiadomo, że trzyletni koń, jak się mierzy ze starszymi, to zawsze ma troszkę trudniej, nie? Także pokazała, że naprawdę jest bardzo wartościową klaczą. Myślisz, że taka tradycja tych gonitw będzie utrzymana? No tak, na pewno. Ja w ogóle tutaj jestem związany ze Służewcem emocjonalnie od dawien dawna, także na pewno to nie pierwszy raz, jak marka Red Miles gości tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie nieraz się zobaczymy. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał i dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszam Cię na kanał YouTube Toru Służewiec. Tam więcej wyścigów z całej Polski.